23 czerwca wspominamy błogosławionego Piotra Jakuba z Pesaro, prezbitera. Piotr urodził się około 1445 roku w Pesaro w środkowych Włoszech. W młodym wieku wstąpił do zakonu ojców Augustianów, gdyż tam chciał oddawać cześć Panu Bogu i osiągnąć świętość. Szybko zauważono jego gorliwość w realizowaniu życia zakonnego oraz zdolności intelektualne. Po ukończeniu formacji zakonnej i studiów Piotr przyjął święcenie kapłańskie. Umożliwiono mu też kontynuowanie nauki. Zdobytą wiedzą dzielił się z młodymi zakonnikami jako wykładowca w seminarium duchownym. Dzięki niepospolitej wiedzy, mądrości i roztropności powierzano mu różne problematyczne sprawy do rozwiązania. Po pewnym czasie Piotr wycofał się z aktywnego życia i osiadł w pustelni na obrzeżach miasta. Tam więcej czasu poświęcał na modlitwę i pokutę, a także pracę ręczną. Kopiował książki, był utalentowanym kaligrafem. Piotr Jakub zmarł w 1496 roku w wieku około 50 lat. Papież Pius IX zatwierdził jego kult w 1848 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Piotra Jakuba na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.